Lusia! Lusia! Tam. A, bo trop zgubiłem, no. Lusia, kołuj do domu już, no. Drodzy Państwo, czyli jesteśmy w kompecie. Słuchajcie, co jakiś czas mamy dla Was przygotowane różnego rodzaju gry, szarady, żeby Wam się na naszej pielgrzymce nie nudziło. Pierwsza zabawa już teraz, króciutki test historyczny. Drodzy Państwo, kto zna odpowiedź, rękę w górę, obiecuję od nas super nagroda za dobrą odpowiedź. Drodzy Państwo, prosta sprawa, sięgamy do pokładów wiedzy ze szkoły podstawowej. Tysięczny rok, Gniezno, zjazd gnieźnieński. Kto tam się spotyka? Podpowiem, że dwie osoby, Polak i Niemiec. Kto wie, ręka w górę, obiecuję, będzie super nagroda. Tylko odpowiadają sami dorośli, bo młodzież jest na bieżąco, także śmiało, drodzy Państwo. Ręka w górę, kto wie. Obiecuję, super nagroda. Pan, proszę bardzo. Ale wstajemy do odpowiedzi. Brawa, tak. Proszę bardzo, pełnym zdaniem. Bolesław Drobry i cesarz Otto III. Brawa, Bolesław Drobry i Otto III, tak. Elementarna wiedza historyczna i odwaga. Jak pan ma na imię? Mariusz. Panie Mariuszu, skąd pan jest? Z Nysy. Z Nysy, drodzy Państwo. Gwiazdy gnieźnieńskie spotykają się Otto III i Bolesław Chrobry. Zobaczcie, jak to wyglądało naprawdę. Kapela! My będziemy dla was grać, wy za to rękami. Klaskać zaraz, klaskać zaraz. My będziemy dla was grać, wy za to rękami. Klaskać zaraz, co jakiś czas. Jest rok tysięczny. Jak na kartach historii zapisał Mariusz z Nysy. W Gnieźnie spotkali się Otto III i Bolesław Chrobry. Drodzy poddani, za chwilę wejdzie nasz pan i władca, miłosiwie nam panujący, władca Pomorzan, Polan, Wiślan, Dziadoszan, Ślężan, Gąszyca, Łęczyty, z wyłączeniem dworca PKS. Miłosiwie nam panujący Bolesław Chrobry! Witaj, panie! Witaj, mój doradco. Czy wszystko przygotowane do przybycia Ottona III? Wszystko gotowe na zjazd w Gnieźnie, który w tym roku odbędzie się wyjątkowo we w Gnieźnie. Wiem, Mariusz z Nysy mi mówił. Wieści szybko się rozchodzą, bo już w Otmuchowie o tym wiedzą. A jak nas troje? To znaczy, nas dwoje. Chyba, że jest coś, czego nie wiem, panie, to szczere gratulacje. Czyżby bliźniaki? Kto jest matką? Pytam się, co ludzie mawiają. A, ludzie. Ludzie są zadowoleni, szczęśliwi, tryskają radością. Zobacz, panie, to są szczęśliwi. Tak, doceniają, że macie takiego super władcy, takiego mają naprawdę. Szczególnie doceniają wasze super poczucie humoru. Ktoś to w końcu zauważył. Tak. No ja niejednokrotnie, kiedy przechadzam się między chatami, słyszę takie głosy. O, ten Bolesław Chrobry to kawał... To miłe. No miłe, panie, zasłużyliście także. To pewnie za sprawą tego kawału, który wszystkim opowiadam, zapewne chcielibyście usłyszeć. Nie mam wyjścia. Otóż on idzie tak. Co robi? Knur w zamku. Penetruje lochy. A jakie jest zakończenie? Lochy! A, lochy! No, to najśmieszniejsze. A, że na końcu? Na końcu? A, nie, a super, nie, to petarda! O, panie, ale świetny żar! Ucho, jo. We wnętrze potargało mi jelita. Ale żart, uprzedzaj, panie, naprawdę. O, Liga Mistrzów Żartów. Cieszę się. Że na końcu żart, to ojej. Bardzo się cieszę. Dobrze, że nie na początku, to mnie dotrzymał do końca.
Cieszę się, żarty na bok. Coś ciekawego się w państwie dzieje? Tak, panie, mezaliansów nie brakuje. Niejaki Maciej ze Srocza. Ten kowal. A, ten kowal, co jego żona ze mną zdradza. Nie tylko z wami, panie. Otóż Maciej ze Srocza prośbę przysyła. Jakąż prośbę? Otóż Maciej ze Srocza. A, ale ja wiem kto. Już ustaliliśmy, wiem kto, skąd, tylko co. No. Maciej ze Srocza, panie. Ale ja wiem kto. I skąd, tylko co. No. Maciej jest niezadowolony. Z czego? Ze Srocza. Jest ze Srocza niezadowolony, się do Nysy przeprowadzi. Z tego co mi wiadomo, ta miejscowość jest już zamieszkana. Dokładnie, pan Mariusz tam mieszka. Nie wiem, czy obecność Macieja ze Srocza będzie mu na rękę. Niech się sami dogadują. Ważniejsze rzeczy się w państwie dzieją? Kto to był? Luśka ze Srocza. Ważniejsze rzeczy się w państwie dzieją? Tak, panie. Zaobserwowano bardzo dziwne zjawisko na Kaszuba. Co się dzieje? Ktoś każe lasy karczować. Kto wydał taki rozkaz? Donald z Półtuska. A co na to Grzegorz z Chetyna? Nie wiem, trzeba by w Chetynie pytać. A po cóż te lasy karczują? Otóż, panie, po cóż, ponieważ chcą tam boiska do gry budować. Do gry we w co? We w piłkę w nożną, panie. We w co? We w piłkę w nożną, panie. Co to jest we w piłkę w nożną, panie? To jest takoważ nowa grasz, która pojawiła się, a zalisz. Sam se polisz. Ciężko się rozmawia z kimś, kto jest po podstawówce. Panie, a zalisz to jest takie słowo, które stosuje się na końcu zdania w celu wzmocnienia wypowiedzi, jak wprzód, najsamprzód, kędy, wżdy, peżot. Ty przestań mi kacapały opowiadać, tylko mnie tłumacz, na czym ta w piłka w nożna polega, nie tam będzie mnie... Zasady. O. Zasady w nadchyłkiem przedstawię za pomocą neuronów, być może do waszego mózgu dolecą. Otóż we w piłkę w nożną, panie, polega na tym, że uprzednio dmucha się takiego świńskiego flaka, rzuca się na podłoże trawiaste. Z jednej strony biega 10 zbrojnych, z drugiej strony 10 zbrojnych, pomiędzy nimi biega jeden czarny, nie dają mu kopnąć. Oprócz tego takie dwie bramy z sklepieniem słupowym są połączone, strzeżone przez dwóch wojów. Jeden wuj, drugi wuj, dwa wuje. I chodzi o to, żeby objętość tego flaka nie przekroczyła linii wytyczającej jeden słup i drugi słup i żyć woja okalającej, żeby nie przedzierżgła właśnie na wewtyłysz tego żwoja, będącego uprzednio przodem do zadania, będącego przodem do żeby ta powierzchnia tego... Generalnie chodzi o to, żeby się na trybunach ponapierdzielać. Oho, panie, straż przednia przybyła, odtąd przybył cesarz. Zapowiem go, panie, jako i ciebie zapowiedziałem. Drodzy poddani... Tylko szybko, bo już we framudze stoi. Peżot. Wzmocniłem wypowiedź. Drodzy poddani, przybył święty cesarz narodu rzymskiego, władca Wittenbergi, na Dreni, Westfalii, Sachsenhausen, Pertalu, Wuppertalu, Pertalu, Brnnd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 alu, Otton III. Uła, uła. Panie, powściągnij emocje, to cesarz. Guten Tag, Herr Bolesow, mein wielki przyjaciel. Guten Tag, meine deine Mann, meine na deinen, deine na meinen. Do ciebie przyszedł. Przywitaj się, panie, normalnie. Witaj, gościu mój. Zarąbisty wdziałeś strój. Bardzo się cieszę, żeś przylazł. Przybył. Który to jest przybył?
Cesarz przybył, panie. Przylas to jest niewielki fragment ziemi na skraju lasu. Bardzo się cieszę, żeś przybył na skraj lasu. Tylko w głowę zachodzi mi, dlaczegoż na pieszo. A jak to bym nie miał przybyć na pieszo, jak zaraz za granicą ktoś nam konie ukradł? Zajmij się tym. Dobrze, panie, zajmę się tą sprawą. Mam konie do sprzedania. Nowaczka sztuka. Panie, okazja. Nowka sztuka. Normalnie tylko trzeba literkę D zmazać. Ważne, żeby konie bite nie były. Stan przedwypadkowy, jeździł starszy dziadek do kościoła. Niemiec płakał, jak sprzedawał. Że tak żartobliwie zapytam, jak podróż? Zimne łokcie były? No do granicy jakoś szła od granicy, no takie dziury, że nam te nowo zakupione konie podkowy pogubiły. Ale nic to, nakupowaliśmy sobie krasnali ogrodowych, wojowie poużywali z dziewkami. Jakoś zeszło. A wo wązdu? Nie wyganiaj go, no. Ich wohne in Deutschland, ich heiße Otton. I szajse Bolesław! Pięknie nam się pan przedstawił. Niedługo certyfikat dostaniesz, panie. Wie? Zapytaj się, w jakimś to celu się do nas udał. Pokiego grzyba przybył? Szlachetniej. Pokiego borowika przybył? Mię przywiodła by grób świętego Wojciecha odwiedzić, ale nie tylko. Bolesławie, chcę odnowić cesarstwo rzymskie i ciebie widzę jako zwierzchnika Europy Wschodniej. Podwykonawców szuka. I co ja mam mu teraz odpowiedzieć? Odpowiedz mu, panie, bardzo krótko, że jesteś wielce kontent i rad, że wypełnia to twoje serce radością, że do tej pory dwa zwaśnione narody połączy wiekopomny pokój. Nasza supremacja uniwersalistyczna polityka europejska stanie się faktem. Stwierdzam. Na dowód naszej wielkiej przyjaźni, oto są dary od mojego narodu. Ciekawy jestem, co tam w Kauflandzie nie zeszło. Boże, jakie laczki z Deichmana. A i my dla ciebie dary mamy. Tak, panie, ja pójdę przygotować dary, a w czasie mojej nieobecności obdasz cesarza swoim jestestwem i estymą. Słyszałeś może taki kawał? Co robi knur w lochach? Penetruje zamki. No potargało mi jelita. Słyszałem, panie, że petarda poszła. Mam, panie, dar. Uważam, że jest to nasz najcenniejszy dar dla narodu niemieckiego. O, dokładnie. To jest polski wkład w kulturę całej Europy. Co to jest? Woda z Lichenia. To ma 80%. No i? Jak to dacie koniom, to im podkowy nie będą potrzebne. A jak dziabniecie nad to, to i krasnale do was przemówią. Zaiste szlachetny podarek, no ale już czas na mnie, zatem bywajcie. Zatem bywaj. Danke. Patrz, jak ja nie na żart, to menda, widzisz? Dajcie mu jeszcze Dankę.
Danka, ubieraj się! Na szparagi jedziesz! Tata, no... Synek, chodź tu, chodź tu. Tata, no... Dobra, mów, który to? Tata, przestań! Synek, mów, który to powiedział. Nie powiem. Synek, proszę nie denerwować tatusia. Który? Wąsaty? Nie. Łysy? Nie. Koleś przebrany za kobietę? Tata, to jest kobieta. Pardonsik? Świetnie pani wygląda z wąsami. Dobra, synek, dobra. Mów, który powiedział, że jestem chudy. Ale właściwie, dlaczego się tata o to tak denerwuje, no? Synek, bo powiedzieć o mnie, że jestem chudy, to tak jak powiedzieć o twojej matce, że jest gruba. No ale matka jest gruba. No właśnie. Nie będzie nikt byka nazywał cię laczkiem. No. Tata, przecież to, że jesteś chudy, to może być nawet komplement. Tak, takie masz geny. Twój ojciec też był chudy. Tak, chyba twój. Dobra, synek, mów, który to powiedział. Będę miał na uwadze, że to twój kolega ze szkoły. Ze studiów. Co? Ze studiów. A kiedy ty żeś na studia poszedł? 4 lata temu. To czemu kochający ojciec nic o tym nie wie? Nie było taty w domu. To nie można było poinformować? Przecież wiadomo, że jak taty nie ma w domu, to jest... w więzieniu. Ej, synek! Synek! Nie ma takiego mówienia. Nie w więzieniu, tylko w zakładzie karnym. I przynajmniej zawsze wiesz, gdzie taty szukać, tak? Nie włóczę się, nie piję. Tylko siedzę grzecznie w jednym miejscu i czekam na wizytę synka, tak? No tak. A poza tym ostatnio siedziałem niesłusznie. Niesłusznie? Przecież tata temu barmanowi to zrobił to z twarzą, co Adamy Gołocie. No. Zrobiłem, ale w imię czystości i higieny. Tato, ale za co? Przecież on tylko tak się tłumaczył, że szklanki na piwo to pokale. A szklanki mają być czyste i gówno mnie to obchodzi. Dobra, dobra, niech się tata nie unosi, no. Grawitacja mi nie pozwala. Dobra, synek, mów, który to powiedział. Nie powiem tacie, bo tata się znowu dopuści aktów przemocy. A. Synek, przemocy nie będzie. Zmieniłem się. Ta, Kaczyński też, jasne. Ja tacie w te bajki nie uwierzę. No, a w ogóle jak tata głosował? Normalnie, wszedłem do takiej salki, mówię, dzień dobry, wziąłem kartkę, zakreśliłem krzyżyk, złożyłem na pół i myk do dziurki. A klawisz cykał fotki. A ja myk do dziurki, on cyka fotki, a ja myk do dziurki. Mówię, myk do dziurki, tato! Wyciągnąłem jeszcze i znowu myk do dziurki. Tato, że ja się taty nie pytam w jaki sposób, tylko na kogo? No tak jak cały nasz zakład karny. Na Bronka. Aha, to jest ciekawa sytuacja. Ostatnio o tym dyskutowaliśmy na uczelni. A jakie, że się tak wyrażę, mój syn studia wypreferował? Że co? Na czym jesteś? Na resocjalizacji. A, resocjalizacja, nie? Królowa sportu. Tata też kiedyś chciał rzucać młotem. No, kim pan jest? Jestem resocjalizantem. Dzień dobry, panie resocjalizancie. Dzień dobry, panie... Witam pana, panie resocjalizancie. Bardzo. Tata, już, tata. Tata, resocjalizacja to proces modyfikacji jednostki społecznej w celu przystosowania do życia w społeczeństwie. No czemu tu tłumaczysz jak idiocie? No przecież wiem. Tata, ale wiesz, co jest najlepsze? Ja na 5. roku będę miał praktyki w więzieniu, że się będziemy częściej widywać. Czekaj! To ja już jarzę. No. Ty będziesz kuratorem. Mogę być. A możesz być moim? Tata, to nie przejdzie. Tata nie da rady. No jak? Przecież mamy to samo nazwisko. To ja się ciebie wyrzeknę. Czego się nie robi dla rodziny, no. Tata, przestań. Okej, ciach bajera.
który powiedział, że jestem chudy, obiecuję ci, przemocy nie będzie, załatwię to w sposób handlowy. Jak? Handlowy. Czyli jak? Sprzedam mu chleba, wypłacę 2 liście. Ty tam patrzysz? A, na dziewczyny patrzysz. Ty, a jak ci poszło z tą sikoreczką, co ci ją tatuś przygruchał ostatnio? Z tą foczką. Sikoreczka, dziękuję tacie bardzo, sikoreczka. Tata, to nie była sikoreczka, to jakiś forfiter był. Fo co? Forfiter, tata. Albo gorzej, tata, to był Yeti, ona była wszędzie owłosiona, wszędzie. I włochy tutaj z nogawek wystawały, tu z uszu, wszędzie, z nosa, wszędzie, tata. Jak wszędzie? To wszędzie, odtąd dotąd była owłosiona. A na? Tata, tam też. To może... A tam to najbardziej, burz tam miała. A może miała piękne wnętrze? Ta miała. Jej idolką była Żanetka Leta. To tatuś zmaścił. No, on zmaścił, no. No to w ramach rekompensaty wybierz sobie którąś, to ci tatuś załatwi. Każdą mogę? Wszystkie na mnie patrzą. Tata, ale mnie tak najbardziej to się taka jedna pogodynka z telewizji podoba, no. Śliczna taka, tylko nie pamiętam nazwiska. Podrzuć kilka faktów, tatuś zgadnie. No, kto prezentuje pogodę w TVN-ie? Zubilewicz. Ble, synek! Tata, no! Synek, gdzie popełniłem błąd? No. Tata, to jest facet! On jest łysy, ma wąsy, no co ty? Tata, no, co mają bokserzy? Ty, synek, ty się nie podniecaj. Ty się dobrze czujesz? Tata, przecież tata wie, jak bokser walczy, to co trzyma? Gardę. Gardias! Dorota Gardias mi się podoba, no! A, ta, nie, no. Synek, ty masz gust. Ja widziałem ostatnio ją w gazecie, jak zobaczyłem te 2 kumulusy, to mi się od razu biometr poprawił normalnie. Tata... Tata, co z tego nawet jak tata załatwi, to mi i tak pewnie z nią nic nie wyjdzie, bo mnie z kobietami nigdy nic nie wychodzi, bo ja do kobiet nieśmiały jestem. Synek, nie masz się, proszę cię, nie masz się, twardy bądź, twardy, musisz być mężczyzną, przytul mi się. Stefan. Tata, przecież ja mam 24 lata, tak? To jest normalne, że ja w tym wieku przytulam misia? Synuś, tatuś ma 30 i też czasem coś przytuli. No dzisiaj na przykład przytuliłem taki ładny zegareczek. Synek, a powiedz mi, ej, synek, ej! Co? A co ty się tak odstrzeliłeś jak stróż Boże Ciało? Co, podoba ci się? No. A co, ty nie wiesz? No nie wiem. No urodziny dzisiaj ma tata. Dzisiaj? No dzisiaj. Nie. No jak nie, a rok temu kiedy tata miał? Dzisiaj. No, i W tym roku tak samo tata ma dzisiaj, no. No tak, nie, no to pamiętałeś, nie, synek. No to zawsze pamiętam, że tata ma dzisiaj, no. Tata, i tutaj mam taki drobiazg dla taty, prezent taki. Ja cię, dezodorant! Nie, tata! Nie przykaj, co ty! To jest wściekły azot! Wściekły azot? Nie. Taki mały, a już wściekły? Tata, ciekły azot, no. Tata, psiknie, kajdanki pękają. A przydatna rzecz. No. No. Ty, synek, ale skoro ja mam urodziny, to ty musisz mi powiedzieć, który to powiedział. Nie, no tata, no proszę, muszę? Musisz. Ten łysy, wąsaty tutaj. Jezus, uciekaj, uciekaj! Wstań, chłopcze. Wstań, dalej do ziemi będziesz miał. Synek, to dla ciebie. Daruję ci! Tata, powstrzymałeś się! Powstrzymałem się, no. To co, idziemy na piwo? Ta, idziemy tak, żeś mnie wzruszył, że się mogę nawet w tym brudnym kuflu napić. 40 kg. Tata! Przepraszam bardzo. Aj, teraz. Chodź. Tata, przepraszam. Halo? Tata? No cześć tata, co tam chciałeś? Ale szybko, bo tutaj prowadzę galę. Co chciałeś? Co? Znowu ci się ta Skoda popsuła? No to weź raz na zawsze tego grata wywal. Tak, dobry samochód. Obaj jesteście dobrzy. Ja wiem, że nie byliście z matką w Bułgarii, ale to było 25 lat temu. Aj, i w NRD byliście. A co to akurat za wyczyn, jak my mieszkamy w Zgorzelcu? Tatuś, nie mogę ci pomóc, bo jutro wyjeżdżam na wakacje. No. Na urlop jadę. Tak. Do Włoch.
Co la Boga? Nic mnie w tyłek nie ugryzło, po prostu jadę za granicę. A skąd ty wiesz, że tam jest tak samo jak wszędzie, jak ty nigdzie nie byłeś? A no to w Bułgarii byłeś, no to gdzie mam jechać? A co ja będę robił 2 tygodnie w Licheniu? Tatuś, lecę do Włoch i koniec, no. Na czym się leci? Pociągiem polecę? Samolotem lecę. Nie spadnie. Ale ja nie lecę rządowym, tylko zwykłym, rejsowym. Nie spadnie, tatuś mówi... Ja wiem, że są wypadki. Ja nie czytam Super Expressa. Co się stało? Aha. I wszyscy spadli? I nikt się nie poderwał? Nikt. Dobrze. Zrobię tak, jak mówisz. Tak. Oczywiście, tak. Pójdę, powiem im, dobrze, żeby nisko lecieli. Tak jest. I wolno, no pewnie. Do 50, tak jest. Tatuś, a co się robi na wakacjach? No poleżę sobie na plaży, nie wiem, w morzu sobie popływam. Nie utopię się. Tam nie ma rekinów. Nie wciągnie mnie wir. Ja nie czytam Super Expressa. Co się stało? Cała rodzina? I wszyscy na dno poszli? Nikt tam się nie wy tego... Dobrze. Tak zrobię, jak mówisz. Tak. Będę pływał przy brzegu. Tylko do kolan. I w kole. Tak będę pływał do kolan, to po co mi koło w pasie? Aha. Jakby mi rekin nogi zjadł. Tatuś, przecież nie będę specjalnie o tej godzinie jechał teraz do ciebie przez całe miasto podmuchanego krokodyla. A on w ogóle działa, ten krokodyl? A, w Bułgarii działał. To nie będę pływał, to w góry pójdę, po górach pochodzę. Nie zlecę! Ja nie czytam tej głupiej gazety, co się stało? Cała klasa? I wszyscy się poszliznali? 40 osób na raz? Tata, jak ktoś ma pecha, to i w bananie pestkę znajdzie. A kto tam tak z boku tak dogaduje? Kto to tam tak doględza z tyłu? Kto to? Wujek? Jest wujek? To daj wujka. Daj go. Cześć wujek! Co tam słychać? Co? O nie, nie ma mowy. Nie. Ja z wujkiem o polityce nie rozmawiam. Od wtedy, jak mi wujek w nosie przegrodzę przestawił. Na komunii. Aż mi świeca poleciała. Nie. Wujek, na kogo głosowałem? Na tego głosowałem. Tajemnica państwowa. A już daj, wujek, spokój z tymi Żydami. Tak, dogadali się z Niemcami. Żyd z Niemcem się dogadał. Ciekawe, w jakiej sprawie. Żydzi, Niemcy i kto jeszcze? I pedały. 3 zaborców. Niemcy nam zabiorą ziemię, Żydzi kamienica, pedały nas... Tak. Prowadzą to aborcję, tak. Wujek, ty się nie bój aborcji, ty się eutanazji bój. Tak, oczywiście. Za komuny było lepiej, na pewno. Ty już nie pamiętasz, jak cię z domu spałowało? Ta, lekko. Proszę? Nie wiem, wujek. Będzie czas, to się ożenię. Nie wiem, no jeszcze teraz, nie wiem kiedy. No nie wiem, wujek, nie wiem. Przyjdzie pora, będzie czas, to się wtedy wezmę i ożenię. Jak wrócę z Radomia. Nie wybieram się. Nie, no mam dziewczynę jakąś tam. Mam, tak. No, ładna. Bardzo ładna. Co? I zdrowa. Ładna i zdrowa. Estera Rosenstein. No, głupi wujek jest. Jaka Estera? Gdzie bym poznał Esterę? Dorota się nazywa. Dorota, no. Nasza. Do jej krowy piję mleko z Chopina. No. Pracuje. Jest korektorem. Korektorem jest.
No, że teksty poprawia. Tak. W gazecie. Wyborczej. Halo? Halo? Halo, wujek? 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 Nie, tata. Tata? A co tak trzeszczy? A, bo słuchawką pieprznął. A co tak świszczy? Bo ci zęba wybił. Tatuś, to oddaj ten samochód do warsztatu. Do warsztatu go daj. Cola Boga, cola Boga. No to zetrą, no to ja zapłacę za to. Tak, wymienią ci części na stare. W 25-letnim samochodzie. Ciekawe, skąd je wezmą. A z Muzeum Wsi Polskiej. Nie rób tego sam, tatuś. Tatuś, nie rób tego sam, proszę cię, no. Tak, sam wymienisz sprzęgło, już to widzę. O, tak jest, tak jest. Wejdź do pomocy Kosińskiego. O, dobry pomysł. O, to ci Kosiński pomoże? Przecież on ma 95 lat. Jest po 6 zawałach, po 8 wylewach. Co on ci pomoże? Przecież on mentalnie żyje w Austro-Węgrzech. A po co ci ten samochód teraz? Gdzie ty musisz jechać? Gdzie? Na działkę. Musisz teraz? Po co? Do gołębi. Potrzebne ci te gołębie? Jak rybie ręcznik. Czekaj, czekaj. To taksówkę weź. Taksówką pojedź. No, taryfę, o, taryfę weź. Tak, taryfę. Cola Boga. Przecież ludzie jeżdżą taksówkami, to ty też możesz. Weź taksówkę, pojedziesz taksówką. Jak pojedziesz taksówką na działki, jak Kosiński to zobaczy, to mu oczy zbieleją. Aha, no to oko. Dobra, rób po swojemu, ty wiesz lepiej. Proszę? Tak, przez komórkę dzwonię. A co? Przez komórkę mówię, a co? Tak, dostanę raka od razu. Tatuś, słuchaj, lecę do Włoch. Chcesz ci przywieźć stamtąd z tych Włoch? Tatuś, ja wiem, że ty wszystko masz. Wy zawsze z matką wszystko macie. Ale może czegoś nie masz, przecież ja mam pieniądze, to ci kupię. Tylko powiedz, co ty chcesz, to ja ci tam kupię. Tylko co? Co? Tłumik do Skody. Halo. Dobrze, jak będzie, to ci kupię. Na pewno tam sprzedają tłumiki pod Koloseum. A coś innego? Coś nie do samochodu, coś takiego niepotrzebnego nawet, no. No, co? Plakat. Dobra, kupię ci plakat. Z czym? Ze Skodą. No nie żartuj, z tą Skodą. Z czym? Z młodą Sofią Loren. Dobrze. W bikini. Dobrze. Przodem. No jak? Tak, żeby matka nie widziała. Dobrze. A spytaj się wujka, czy wujek coś chce? No, dla wujka, co? Dwa plakaty, bardzo proszę. Pierwszy jaki? Z papieżem. A drugi? Z Mussolinim.